Serdecznie pana burmistrza, obecnego wiceburmistrza, pana wiceburmistrza do spraw inwestycji. Witam przedstawicieli rad sołeckich i osiedlowych. Witam naczelników wydziału. Witam zarządy naszych spółek. Witam panią dyrektora ekspertorów. Witam wszystkich przybyłych pozostałych. Witam media. Witam panią Marcin. Witam państwa radni. Szanowni państwo, otrzymaliście porządek, tym, że przyjmą wniosek o dodatkowy punkt, czyli projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wodopienia na lata 2018-2026. Oraz wpłynęła autopoprawka wcześniej. Dlatego autopoprawkę dołączamy do projektu zmian budżetu. Natomiast zmiany WPR na lata 2018-2026 proponuję jako punkt 5 i 2 po zmianach w budżecie. Działalność na wielu płaszczyznach sprzyjających rozwojowi Wodopienia.
prosimy przyjąć również gratulacje i wyrazy uznania za poświęcony czas, za ogromne zaangażowanie w życie naszej gminy, a także za wielką życzliwość i serdeczność wobec społeczności. Pani zatroskanie, spojrzenie na problemy społeczne i wiara w ludzi to prawdziwe świadectwo dobroci i życzliwości. Pani niezłomna postawa stwarza znakomite warunki dla rozwoju Lutowniewic, a osobiste zaangażowanie pomaga w integracji i wpływa na kultywowanie tradycji. Życzymy wiele wytrwałości i determinacji, aby nie zabrakło pani siły i wiary, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech aktywność społeczna będzie dla pani powodem do dumy i źródłem wszelkiej satysfakcji. Życzymy zdrowia, radości i szczęścia na każdy dzień. Niech ta ważna funkcja społeczna lidera polskiej wsi przynosi pani zadowolenie. Życzymy odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów, pozytywnej energii i przyjaznych ludzi. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej Bogatyni Krzysztof Peramicki oraz burmistrz Andrzej Czarnecki. Osobą bardzo wrażliwą na ludzkie problemy i to widzicie.
Widzicie Państwo, czasami jest tak, że pojedyncza sprawa, czy taki zupełnie jednostkowy temat dotyczący jednej osoby jest tak bardzo ważny, jakby dotyczył całej wsi. Dlatego tu szczególne słowa uznania przede wszystkim za to, że pomimo iż tak wiele lat pestuje funkcję, zwróćcie Państwo uwagę, jest na wszystkich naszych sesjach, zawsze bardzo głęboko interesuje się naszymi pracami. Też pewnie jako doświadczony samorządowiec jest osobą krytyczną, ale myślę, że my też czasami potrzebujemy wskazówki, porady, a niekiedy krytyki. I za to też Pani Modesto wielkie słowa uznania i wyrazy wdzięczności. Szanowni Państwo, przejdę troszeczkę, bo wiem, że jesteśmy dzisiaj, bo mamy kilka punktów ważnych, ale czuję się w obowiązku również na samym początku zabrać głos. Szanowni Państwo, w tej chwili zwracam się zarówno do szanownego samorządu, ale wszystkich osób tutaj nas oglądających w mediach, jak również do naszych szacownych gości. Chciałbym na dzisiejszej sesji przedstawić zastępcę burmistrza do spraw inwestycji. Jest to magister inżynier Konrad Wysocki. Witamy Cię. Króciutko chcę powiedzieć, bo myślę, że zbędnym słowem będzie wyłanianie, czym Konrad Wysocki się zajmował do tej pory. Wszyscy tu w samorządzie mieliśmy styczność, często bardzo dobrze współpracując. Też również za punkt honoru stawiam sobie przyspieszenie, zwiększenie efektywności, a przede wszystkim lepsze relacje, jeżeli chodzi o Urząd Miasta i Gminy, moją osobę, a problematyką związaną z inwestycjami, pozyskiwaniem środków i wszystkimi tymi sprawami, którymi będzie Pan Konrad Wysocki się zajmował. Jeżeli wolno mi powiedzieć od siebie, z tego powodu jestem niezmiernie szczęśliwy, usatysfakcjonowany i pewny, że powierzone obowiązki, że powierzona funkcja, jak i zakres problemów, którymi będzie się zajmował, będą wykonywane pryncypialnie z należytą pedanterią, a przede wszystkim w sposób bardzo, bardzo rzetelny. Nie mówię w tym momencie tylko za siebie, mówię to również za skarbnika gminy, panią sekretarz, moją drogą zastępczynią. I myślę także, że zmiana, o której dzisiaj nie będę się wypowiadał, ale zaręczam, że przyjdzie moment, kiedy trzeba będzie tutaj być może kilka słów powiedzieć o przyczynach. Dzisiaj chciałbym jednak ograniczyć się wyłącznie do tego, aby zaprezentować naszego nowego kolegę, a znając od wielu, wielu lat, bo współpracujemy już naprawdę bardzo długo Konrada Wysockiego, już jakby za niego zaręczam, że ta współpraca na linii radni, ale także szefowi jednostek pomocniczych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, na pewno w tym momencie spotkają się z dużym zrozumieniem, nie będzie jakichś dziwnych ograniczeń czasowych, a każdy problem, który będzie, że tak powiem, załatwiany na linii pion inwestycji, burmistrz do spraw inwestycji, a konkretna jednostka na pewno nie będzie traktowany jako nieistotny, mało ważny i za to mogę zaręczyć na podstawie własnych tutaj doświadczeń. Ja myślę, że będzie tutaj pan magister inżynier dwa słowa chciał powiedzieć do Państwa. Niemniej jeszcze jedna informacja, która też się szanownym radnym i Państwu należy. Otóż Państwo wiecie o tym, że zostały przeprowadzone zmiany w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Prawdopodobnie po wstępnej rozmowie z panem przewodniczącym ustaliliśmy, że kolejna sesja zwyczajna odbędzie się za około 2 tygodnie i w tym dniu jednym z pierwszych punktów będzie punkt, który będzie poświęcony prezentacji nowego zarządu GPO. Przede wszystkim tam jest zarząd dwuosobowy i te osoby będą chciały zaprezentować wizję dalszego funkcjonowania zakładu, oczywiście wspartą o elementy zarządzania, może troszeczkę w innym zakresie, ale będą chciały przedstawić ogólną koncepcję funkcjonowania GPO na najbliższy czas. Także to, żebyście Państwo tutaj nie czuli niedosytu, rezerwuję na kolejną sesję
zdajecie sobie Państwo sprawę, że potrzeba nowemu zarządowi przynajmniej kilka dni, żeby rozeznać temat i jakby zapoznać się z całą problematyką związaną z gminnym przedsiębiorstwem. I chcę powiedzieć, że te dwa tygodnie to jest akurat ten taki cezus czasowy, który pozwoli na to, żeby już właściwie powiedzieć o najbliższych planach, aczkolwiek może nie do końca weryfikując i oceniając co było do tej pory. Trochę mówię za nich, ale myślę, że za dwa tygodnie Państwo otrzymacie kompleksową informację. No i na koniec to chyba tyle, co mam na wstępie. Jeżeli mógłbym kolego poprosić o kilka słów, to bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Jest taka
taka silna potrzeba tego, żeby tą spółkę mocno doposażyć, żeby w jakiś sposób trochę wzmocnić bazę sprzętową, ale powiem coś może, co zacznie populistycznie. Aczkolwiek do tego chyba nowy zarząd największą wagę będzie przywiązywał. Takie, wiecie Państwo, właściwe potraktowanie ludzi we wszystkich sferach. Tej finansowej również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze pan wiceprzewodniczący Jerzy Wiśniewski. Proszę. Wiesz, panie przewodniczący, przepraszam, ale naprawdę się zgadzam. Następnym punktem pierwszego porządku są sprawy samorządowe i wnoszę o głos, jeśli ktoś chciałby zabrać głos. Nie widzę. Punkt numer 4, który wiąże się też z konsekwencjami ostatniej sesji Rady Miejskiej, czyli mamy wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni. W związku z tym bardzo następnie proszę o wygłoszenie kandydatów do komisji współpracy. Bardzo proszę trzy osoby. Czy ja zadaję wiele słów, wyrażę zgodę? Tomasz Kornek wyraża zgodę.
18. Na funkcję wiceprzewodniczącej zgłoszono kandydaturę jedną, radną przez Północy. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 17. Wyjętych z urny również 17. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 17. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata 17. Za wyborem kandydata Krystyny Gnacy 17. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radna Krystyna Gnacy odzyskała wymaganą ilość głosów i została wybrana na funkcję wiceprzewodniczącej. Podpisano się. W składzie Strzynka Dodali, Woźnicki Jarosław i Kubica Pieniu zatrudnił. Dziękuję bardzo. Zapraszamy panią wiceprzewodniczącą. W związku z wynikami przeprowadzonego głosowania musimy uchwalić uchwałę w związku z tym. Tutaj, to jest uchwała nr 7/2018. Rada Miejska stwierdza, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej została wybrana radna Krystyna Gnacy. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 18 radnych. 17 radnych było za. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała odnośnie wyboru wiceprzewodniczącej rady została przyjęta. Budżet
przychodów i po stronie wydatków 165 milionów 381 tysięcy 670 przychody 23 grosze. Przychody budżetu z tytułów różnych będą wynosiły 10 milionów 25 tysięcy 837 zł i rozchody budżetu na spłatę tytułów różnych 10 milionów 192 837 zł. W szczególności zwiększamy dochody budżetowe o 444 tysiące związane z dotacją na wspomnianą przedtem wcześniej inwestycje, czyli oświetlenie przebudowy Stałowicza Szymanowskiego Świnewskiego. Zwiększamy dochody o 1 203 362 zł. Jest to związane z odzyskaniem podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji w tej głównie realizowanego kąpieliska w basenie miejskiego w Bogatyni. Widzę, że to jest komercyjna, przysługuje na zwrot podatku VAT. Czyli z tej kwoty, którą Państwo zapisaliście, będzie 10 milionów na realizację inwestycji. Kwota będzie 3 milionów, będzie powieszona na zwrot podatku VAT. Czyli generalnie licytacja się tam 7 milionów 444 tysięcy złotych. Zwiększamy wydatki budżetowe o kwotę 2 262 tysiące złotych, z tego 817 tysięcy złotych na przebudowę miejska Rodzica Szymańskiego. Tutaj jest pożyczka, jeżeli nie będzie wspomniana, 1 344 tysiące 440 zł dotacji. Zwiększamy budżet również o kwotę 445 tysięcy złotych. Tu głównie na zadanie odbywa się realizacji obrotu pamięci ulicy Kordowej w Krajowie. Ta kwestia jest związana z ograniczoną dotacją od wojewody. W pierwszej wersji była ta kwota 1 346 160 zł. Faktycznie otrzymana dotacja była na kwotę 1 326 249 zł. W związku z tym powstało w sposób, żeby zabrać płatności z tej inwestycji musimy pokryć budżetu podstawowego, czyli budżet gminy. Zwiększamy budżet o 150 tysięcy złotych tutaj głównie na rynku gruntów od osób prywatnych, okręgi skrzyżowanej ulicy Pokorowskiej czy Ogórskiej. 80 tysięcy złotych na wykup udziału w spółce mieszkaniowej w TPS-ie. Wydatek inwestycyjny na zakup autopark 4575 zł, to wydatek urzędu. Kwota 25 tysięcy złotych. Na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone na rodzaju żołnierzy rezerwy w związku z wydatkami świadczeniami wojskowymi. To zadanie polega, to zadanie jest w całości refundowane, natomiast okres zwrotu Urząd Miasta wydaje decyzję o zwrocie, jeżeli osoba wpada do odbycia służby wojskowej na ten czas realizacji jest 7 dni, natomiast środki, które są refundowane, rozbywają z opóźnieniem, w związku z tym ta kwota w całości jest refundowana, ale w późniejszym czasie. Zwiększamy budżet również o 263 787 zł. Są odsetki od kredytów długoterminowych, zaczęto tego w 2017 roku. Państwo oczywiście pamiętacie, że pod koniec grudnia gmina zaciągnęła kredyt. 1 stycznia przed harmonogram spłat. W związku z tym oczywiście ma wiąże się z odsetkami. W związku z tym kwota jest związana z bezpośrednim kredytem. 55 tysięcy złotych jest to kwota niezbędna na realizację awarii celem ogrzewania w szkole podstawowej w Kolajowie. Tutaj pytania szczegółowe nie zasadzi pan Rzeszta Dużyna, który realizuje to zadanie.
stacji zerowej ciepłej wody, użytkowania stacji elektrycznej oraz wykonanie komina. Cała inwestycja jest realizowana w świetlice, bo w ostatniej, która nie ma tej infrastruktury CO i wody, jest świetlica też połączona. Po trzecie, mamy rezerwę na minus 160 267 zł, rezerwę na 46 867 groszy i rezerwę na inwestycje w kwocie 1,4,4,132 19 groszy. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to na to tyle. Mamy Państwo oczywiście jeszcze zmiany poprawki. Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, również mogę je na to wypowiedzieć. Szanowni Państwo, oczywiście ja nie kwestionuję tutaj zapisów, bo uważam za najbardziej zasadne. Pragnę wytłumaczyć jednakże z tematu zwiększenia kwoty i to dość znacznej w zakresie wsparcia gminy dotyczącego ochrony zabytków i środków przeznaczonych na ten cel. Państwo pamiętacie, w budżecie miasta i gminy pojawia się kwota pierwotnym 150 tysięcy i tutaj zgłaszam, bo zresztą pan skarbnik o tym powiedział, że to jest
tutaj mój wniosek i zgłaszam tutaj, szanowni państwo, prośbę, czy też apel do państwa, aby tą kwotę powiększyć. Wynika to w bardzo wielu potrzeb w tym zakresie. Powiem tylko, że nie chcę mówić na szczęście, ale w tym roku zakończymy pracę, czy też będziemy partycypować w zakończeniu tych prac. Jeżeli chodzi o Kościół Najświętszej Marii Panny, tam się prace kończą, ponieważ w tym roku wypada jubileusz, jak państwo wiecie, bardzo wiele rzeczy zostało zrobione. Niestety stało się też tak, że wiele parafii nie otrzymało dotacji. Mam na myśli tu szczególnie parafie, które posiadają kościoły wpisane w rejestrze zabytków. Mam na myśli Krzewinę, oczywiście też Kościół Piotra i Pawła w Bogatyni, ale także Kopaczów, gdzie sukcesywnie nie było takiego roku, żebyśmy nie przeznaczali drobnej kwoty na bieżące potrzeby. Przypominam także na tą zasadę, która mówi o tym, iż gmina, samorząd może finansować wyłącznie prace związane z działaniami dotyczącymi obiektów o charakterze zabytkowym wpisanych do rejestru konserwatora zabytków. Prosiłem o tą kwotę dlatego, że chcielibyśmy tutaj zdecydowanie też wesprzeć działania, które prowadzi proboszcz parafii Piotra i Pawła, ale także ta kwota jest zbyt mała, żeby, chodzi o pierwotnej, o tych 150 tysiącach, żeby w jakiś sposób poradzić sobie także z tymi bieżącymi pracami, które zostały rozpoczęte, czy to w Kopaczowie, czy w Krzewinie, czy w innych miejscach. Bardzo o to proszę i proszę państwa, żebyśmy te 200 tysięcy przeznaczyli. W zasadzie nie mam uwag, bo wiem, że jeszcze będzie za chwilę rozmowa tutaj w kilku innych sprawach, natomiast ja jeszcze zgłaszam wątpliwość, tutaj jest to propozycja szykowana przez panią naczelnik Wydziału Handlu Gospodarki Wójtanie, jest na sali obecna pani Lucyna Petra. Mianowicie nie do końca podzielam jakby konieczność wykupu. Macie państwo zapisane pod rozdziałem 7305 paragraf 60-60. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 150 tysięcy. Wykup gruntu i nieruchomości kwota 150. Jako że problematyka tego zagadnienia jest dość skomplikowana, jednak mimo wszystko proponowałbym to zdjąć i nie uszczuplać budżetową kwotę na ten konkretny moment. Pamiętam jeszcze jakby z poprzednich naszych tu uzgodnień decyzji, że ma to związek z budową jakby nowej infrastruktury drogowej w tym rejonie, aczkolwiek gmina Bogatynia w tym temacie pozostała sama sobie. Tego wsparcia, o którym było tak głośno, po prostu nie będzie i w związku z tym proponowałbym pani skarbniku, żeby te 150 tysięcy jako wydatki gminy w tym momencie wykreślić, aczkolwiek nie traktując tego jako temat, który się już nie pojawia. Być może. Zakładam, że w tym temacie mogę nie mieć racji i zakładam też, że wyjaśnienia, które tutaj należą się radnym, są jak najbardziej uzasadnione. Pewnie pani Lucyna Pędra zechce nam powiedzieć, na co te środki miały być przeznaczone. Osobiście uważam, że z tematem można poczekać, a drążąc temat dalej, ten wydatek nie do końca uważam za uzasadniony. Tyle mam uwag, jeżeli chodzi o projekt do budżetu. Ja wiem, szanowni państwo, że to powinno być tak, że ten projekt powinien być w 100% gotowy, bo ze skarbnikiem widzimy się codziennie, ale gdzieś to uciekło mojej uwadze, a poza tym, jeżeli w ogóle ma to związek z budową ronda, to proponowałbym o całym temacie zapomnieć, ponieważ na to środków nie ma. Zresztą od samego początku, w przeciwieństwie do mojego zastępcy, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do budowy ronda, jeżeli chodzi o temat połączenia drogowego Jasna Góra przecinające ulicę Oporowską, ponieważ uważam, że kwestie bezpieczeństwa w tym rejonie bez budowy ronda za kosmiczne pieniądze
inny sposób. Tym bardziej, że na to dotacji oświadczam mieć nie będziemy. Także akurat w tym temacie 150 tysięcy bardzo bym prosił o szczegółowe wyjaśnienia. Myślę szczególnie dla radnych, ale także dla mojej osoby. I to jest ta poprawka, a właściwie wątpliwość, którą zgłaszam na tę chwilę. Dziękuję. Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący Jerzy Wiśniewski. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panowie, burmistrzowie, drodzy radni, drodzy autorzy. Zwracam się bezpośrednio do pana skarbnika i do pana burmistrza o kwestii dotyczącej wniosku złożonego w czerwcu ubiegłego roku, a mówiącego o pilnych potrzebach Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w związku z brakiem odpowiedniego, przynajmniej na minimalnym poziomie, taboru samochodowego na potrzeby brygad remontowych. Bardzo często, właściwie zawsze mamy do czynienia z głosami sołtysów radnych z rejonów oddalonych od miasta, od miejscowości Bogatynia. Musimy wyjeżdżać, codziennie wyjeżdżamy do Kopaczowa, do Porajowa, do Sieniawki. Wyjeżdżamy z Sony Upełnieniec. Wyjeżdżamy do Wratkowa, do Działżyna, do Posady, do Krzywiny. Wyjeżdżamy również do Opola. Chciałbym, niech to nie zabrzmi dosyć kuriozalnie, ale śmiesznie, chciałbym, żebyśmy nie byli zwolennikami słów jednego z dyrektorów NZGK, który powiedział pracownikom na ich uwagę, że muszą materiał przetransportować na ulicę Turowską. To on im powiedział krótko, no to jedźcie taczkami na ulicę Turowską z zaprawami, z cementem. Taczką czy jakieś około pół kilometrów. To jest 21 wiek. To oczywiście mam nadzieję, nie zdarzy się, żeby się taki aspekt pojawił w naszym miejscu. Mam nadzieję, że pan skarbnik, pan burmistrz woli złożonego wniosku złożą również stosowną poprawkę do budżetu. I chciałem wtedy, kiedy debatowaliśmy nad tym wnioskiem pana burmistrza, czynić pewnego zamieszania tą poprawkę do projektu autorskiego burmistrza wnosić w miesiącu listopadzie bądź grudniu, ale spotkaliśmy się w ramach komisji tu na tej sali i wtedy wszyscy obecni radni poparli, bo wiedzą, czym jest dobrze wykonana praca przez zakład budżetowy utrzymywany w ramach innych środków, czym jest praca naszych pracowników na rzecz miasta. Jest to już teraz, nie jest to jedna z najlepszych firm na terenie Bogatynia. Jest to najlepsza firma na terenie gminy miasta Bogatynia. Z całą pewnością nie jest inaczej. Proszę państwa, w związku z tym proszę, żeby jeszcze raz pan skarbnik spojrzał, odnalazł wniosek z czerwca 2017 roku i zmówił stosowną poprawkę. Nie dzisiaj, nie chcę znowu przyjść jakiegokolwiek. Panie burmistrzu, tak, to prawda, że około 2 lat temu utrzymaliśmy samochód, w międzyczasie te samochody, które kupiliśmy za wtedy bardzo tanio, bo z rynku wtórnego za 40 tysięcy, jeszcze poprzedni dyrektor Julian Nowak zakupił samochód za 40 tysięcy złotych dostawczy, to każdy, kto się zna, chociaż trochę lepiej ode mnie na samochodach, wie, że taki samochód wymaga ciągłych napraw później. Jest szybko reeksportowany. Tak, panie burmistrzu, proszę. Jak najbardziej ma pan rację. I również zakupiliśmy nowy samochód. Tylko że ten nowy samochód, który otrzymaliśmy w ramach dotacji z gminy, został użyty na potrzeb zakładu w ramach dwóch wtedy jeszcze oddanych samochodów na złomowanie. Na dzień dzisiejszy, panie burmistrzu, dysponujemy tak naprawdę 3 samochodami dla 10-osobowej załogi. Musimy być efektywni, mobilni. My wnioskowaliśmy w czerwcu o kwotę 100 tysięcy złotych. Chcemy kupić w ramach tych środków
jeżeli Rada pozwoli i organ wykonawczy, chcemy zakupić jeden samochód w miarę nowy, bo nie kupimy też z rynku pierwszego samochodu całkiem nowego, lub dwa, ale po dobrym przeszukaniu rynku samochodowego. 100 tysięcy złotych w ramach tego, co przekazujemy również na Kościół, to nie jest, myślę, astronomiczna suma, tym bardziej, że my około roku wcześniej złożyliśmy wniosek niż dziekan parafii Najświętszej Marii Panny. Przy kościoła, przepraszam, w każdym razie chciałbym, żeby ten wniosek został potraktowany również stanowczo poważnie. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzu. Dziękuję za głos. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Daleki jestem od tego, żeby gdzieś tam dokonywać jakiejś gradacji czy hierarchiczności, które są najlepsze i na chwilę, które nie są najlepsze. Przepraszam panie wiceprzewodniczący, ale muszę się odnieść do pana wypowiedzi, ponieważ ja się zgadzam z tym, że miejski zakład pod kątem powiązania z naszym budżetem i też jakby prac, które wykonuje, jest zakładem kluczowym. Z uwagi na fakt, że nie jest spółką, bardzo mocno może angażować się w bieżące sprawy związane z działalnością, powiedziałbym, taką remontową, bieżącą w gminie. Zresztą pewnie za chwilę pojawi się kilka spraw, które będą tego dotyczyć. Ku słowom pańskim chcę powiedzieć, że no ostatnio auto było zakupione dla miejskiego zakładu i to też nigdy nie jest tak, że nie ma innych potrzeb i nie wiem, czy to wybrzmiało dzisiaj z mojej wypowiedzi, ale proszę też jakby przyjąć do wiadomości, że my musimy na nogi postawić tabor przede wszystkim w gminie przedsiębiorstwa Rzeszka. To jest bardzo ważne i nie chcę mówić, że to się będzie kosztem miejskiego zakładu. Daleki jestem od tego. Ale na sprawę tutaj naprawy pewnych spraw GPO, ale też dosprzętowienia tego zakładu. Szanowni państwo, no będę przywiązywał wielką uwagę i te tematy będą, myślę, nie tylko dla mnie, ale dla całego samorządu bardzo, bardzo ważne. Ja zawsze i w każdym miejscu bardzo mocno staram się doceniać miejski zakład i pracę, które państwo wykonujecie. I to chyba nie powinno być żadnych wątpliwości, tym bardziej, że za chwilę jeszcze dojdzie kolejny pakiet spraw, gdzie będę prosił panią dyrektor o to, żeby wsparła czy to organizacje, czy też różnego rodzaju obiekty. Na razie zgodnie z planem remontów, który też, szanowni państwo, uprzedzam, będzie należało w ciągu roku zwiększyć. Ja wiem, że temat miejskiego zakładu będzie na każdej sesji niemal nam towarzyszył, bo jest to jednostka, która działa najściślej spośród wszystkich z Urzędem Miasta i Gminy, jak chodzi o sprawy inwestycyjne, remontowe i wszystkie związane z wykonywaniem poszczególnych prac w gminie. Pan skarbnik ma świadomość tego, że jesteście zakładem, który będzie środków potrzebował zawsze. Szczególnie tutaj, jak chodzi o brygadę remontową, jak prace, które wykonujecie, słowa wielkiego szacunku, dlatego że macie specjalistów we wszystkich dziedzinach i rzeczywiście nie kwestionuję tego, że samochód jest potrzebny, tylko proszę nam pozwolić na określenie priorytetów, które mogą jednak mimo wszystko prowadzić do wniosku, że jakby pierwszym tematem, którym musimy się zająć, to pomoc dla GPO, żeby tą firmę postawić na nogi, żeby ta firma była w końcu samowystarczalna. Oni nie mają takich możliwości jak miejski zakład, że można im zadanie powierzyć. Tu się to odbywa na zasadzie gminy jako jednego podmiotu i spółki jako podmiotu. No nie powiem równorzędnego, ale partnerskiego, który przystępuje na ogólnych warunkach do zamówień, które urząd składa. W państwa przypadku jest to inaczej. Nigdy nie było tak, odkąd pamiętam, żeby miejski zakład był zostawiony samym sobie. Nie było ani jednej próby komercjalizowania zakładu, a więc naprawdę wszyscy radni, myślę, i cały nasz samorząd jest zawsze bardzo przychylny do tematu, czy do tematów, które zgłasza miejski zakład.
jeszcze będziemy dotację celową zwiększać, ponieważ środków może nie wystarczyć, jak zwykle poszczególni radni, ale też moja osoba, tak powiem, jeszcze dzisiaj zgłosi pewne rzeczy, które w formie prośby będziemy chcieli skierować do pani dyrektor o realizację w ramach tego, co macie w tej chwili, ale przy założeniu, że środki na bieżące prace, które wykonujecie, będą większe. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnik. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, czy państwo radni pozwolicie, to możemy zrobić uwagę, którą pan burmistrz wniósł, mogę to przedstawić państwu, zainformować i skorygować budżet w tym momencie. Mogę to zrobić, państwo burmistrzu, wziąć ewentualnie, czyli panie burmistrzu, jeśli państwo mogą nam piśmie, to musiałbym gdzieś przyjąć, żeby przygotować. Ale czy jest to panie skarbniku, to róbmy te, czyli krótką przerwę, to będzie jako poprawka numer 3, autopoprawka numer 3, tak? To przerwę czy bez przerwy? Przerwę. 10 minut to starczy. Zamiamy poprawkę po krótkiej przerwie. Otrzymaliście państwo poprawkę numer 3. Przechodzimy właśnie do głosowania na autopoprawki numer 3. Kto z państwa jest za przyjęciem autopoprawki? I kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 13 było za. Stwierdzam, że autopoprawka numer 3 została przyjęta. Rozumiemy poprawkę numer, autopoprawkę numer 2. Kto z państwa jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 14 było za. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. I głosujemy nad autopoprawką numer 1. Kto z państwa jest za przyjęciem tej autopoprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, 15 było za. Stwierdzam, że autopoprawka numer 1 została przyjęta. I teraz głosujemy cały projekt budżetu wraz z autopoprawką numer 1, 2 i 3. Jest to projekt rzeźni 2018. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok została przyjęta. Następny projekt jest numer 8.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bogatynia na lata 2018-2026. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 było za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 została przyjęta. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, bo w międzyczasie też pojawiły się kwestie związane z budżetem i z wydatkowaniem środków. Tutaj
radny Tomasz Korniak zgłaszał pewien problem. Dotyczy on no jakby modernizacji takich obiektów, które znajdują się przy stadionie. Podczas tej rozmowy ja też postawiłem taki warunek, mianowicie oczywiście jestem za, natomiast jakby nie chciałbym tego problemu zostawić samodzielnie, ponieważ też powinniśmy pamiętać o tym, że podobną sytuację mamy w Krzewinie. Niestety okazało się, że ten wstępny szacunek, który wykonano w miejskim zakładzie, nie wiem, czy jest pani dyrektor, jest pani dyrektor, tak? On nie do końca jakby swoją merytoryką finansową obejmuje zadanie. Tutaj panie radny, środki są dalece niewystarczające, żeby to zrobić. I tutaj po takiej naradzie ze skarbnikiem ustaliśmy to w ten sposób, że zarówno temat Korejowa, a dla mnie nierozerwalnie z tym związany temat Krzewiny, czy klubu z Rybratku, który też ma bardzo podobne potrzeby do waszych, spróbujemy, a właściwie nie spróbujemy, tylko zorganizujemy poprzez miejski zakład, gdzie złożymy odpowiednie polecenie na ręce pani dyrektor. Dobrze? To oczywiście ma związek z tym, co mówiłem wcześniej, ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej. I jako punkt honoru sobie to biorę, żeby jeszcze w tym tygodniu ten temat załatwić. Pan miał dzisiaj wypowiadać na sesji. Rozumiem, że być może było pewne zaskoczenie, że tego nie ma w budżecie, ale tego w budżecie być nie musi. Natomiast dotacja przedmiotowa, tak jak powiedziałem, na jednej z kolejnych sesji, myślę, że to będzie wiosna, może wczesne lato, zostanie na tyle uzupełniona, że ten wydatek, który szacujemy dzisiaj, no, na poziomie, mówię tutaj o dwóch obiektach przekraczającym 100 tysięcy złotych, spróbujemy tutaj zorganizować dzięki miejskiemu zakładowi, dzięki poleceniu. Tutaj bardzo miło się pani dyrektor o to, żeby w tym temacie działać szybko, niebawem ruszają rozgrywki i prośba z mojej strony jest taka, żeby równo traktować temat Porajowa i Krzewiny, gdzie gra już nazwy braków. To jest ta sprawa i tu apeluję do skarbnika, żeby ten temat potraktował jako bardzo istotny i taki szybki do realizacji, bo czasu nie ma za wiele. Dziękuję za temat związany z powiększeniem dotacji na ochronę zabytków i tutaj myślę, że znajdziemy, szanowni państwo, czas na to, aby wspólnie rozmawiać w kwestii właściwego podziału tych środków, bo patrząc na budżet i poprawkę, w tej chwili na tym dziale jest 350 tysięcy. To są środki, które możemy przeznaczyć na zabytki. Oczywiście także mówię o zwrocie, który związany jest z parafią świętych Piotra i Pawła Bogatynia. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, to jest temat zatonia i awarii, która tam ma miejsce. Otóż tą pracę po prostu wykonamy. Tutaj już w tej chwili naczelnik Wydziału Przygotowania, nie wiem czy pan Janusz obecny jest na sali, pan Janusz Michalski, przygotował wszelkie dokumenty i też panie radny tutaj ten temat załatwimy w miarę jak najszybciej, bo no nie ukrywam, wodociągi mają potężny problem, ponieważ codziennie muszą tam pompować wodę. Załamanie jest na odległości około 100 metrów, a powiem tylko, że głębokość położonych instalacji przekracza 4 metry. Także jest tam co robić i niestety musimy to zrobić jako gmina. I jeszcze jeden temat, również jak mnie kieruje tutaj, czy dedykuję ten temat pani Katarzynie Brożek. Otóż oczywiście miejskiemu zakładowi chodzi o dokończenie tematu świetlicy na Skłodowskiej Kili. I to jest kolejny temat, gdzie będę szykował dla państwa polecenie też, żeby miejski zakład na bieżąco wykonywał pracę. A przypomnę, że budżet również po stronie wydatków ma zapis o termomodernizacji szpitala. I jakby ta rzecz jest również kierowana w stronę miejskiego zakładu i również wierzę w to głęboko, że państwo sobie wiosną
co wczesnym latem z tematem poradzicie. To ja mam tyle. Dziękuję za przychylne podejście do wyżej wymienionych zdań. Rozumiem, że pieniądze związane z wirtualnym rondem są zdjęte. Ja nie wiem, po co kontynuować temat, który jednoznacznie został określony przez RPO, że na to środków przyznanych podatnik nie będzie, więc dla mnie rzeczą kompletnie niezrozumiałą jest wykup gruntu w terenie, który nam do niczego nie będzie przydał. Stąd moja uwaga i za to przepraszam panie skarbniku, ale rozumiem, że była to konsekwencja wcześniej podjętej decyzji. Moim skromnym zdaniem należy się z tego wycofać, ponieważ jest inne rozwiązanie, które pozwala na przykład na zamknięcie drogi od ulicy Białogórskiej do skrzyżowania z ulicą Opolską. Z moich informacji tą drogę można przekazać oczywiście odpłatnie zainteresowanej stronie, ale to chyba nie jest temat, żeby w tej chwili o tym debatować. To zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo, ponieważ ulica Opolska i prowadząca do Jasnej Góry to będzie skrzyżowanie dwu-trzydrogowe, także zdecydowanie poprawi tutaj temat bezpieczeństwa. Zapomnijmy o rondach, jeżeli mówimy o rondach, to myślę, i to też powiem bardzo skromnie, że jeśli planujemy, to planujemy je może na terenie miasta, bo tutaj rzeczywiście występują zatory i też mamy wzmożony ruch, choćby na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Pocztowej. Informacje dla Państwa, DSDiK się zobowiązało, że mówiłem o tym na ostatniej sesji, remonty dróg wojewódzkich 352 i 4 rozpoczynają się nie od tej części zrobionej, czyli nie od Zatonia, ale w przypadku Bogatyni od ulicy Pocztowej, natomiast w przypadku drogi 354 od Sieniawki i w stronę, powiedzmy tutaj, kopalni Elektro. Także być może warto by było, jeżeli nie myśleć o rondzie Daszyńskiego, Pocztowa i Krajowej, to może warto by było myśleć o prawoskręcie chociażby z ulicy Daszyńskiego przy okazji tej inwestycji. To ja dziękuję za przychylność, za zmiany, których Państwo żeście wykonali. No i tutaj jakby odnosząc się do wypowiedzi pana wiceprzewodniczącego, ja informuję, że czeka nas zwiększona dotacja przedmiotowa Wojewódzkiego Zakładu z uwagi na prace, które muszą być bardzo, bardzo pilnie wykonane w Porajowie, w Krzewinie i na Skłodowskim Kieliu. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny, to może bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, ja bym chciał się bardzo, bardzo podziękować w imieniu mieszkańców Porajowie za pochylenie się nad tym tematem i problemem związanym z boiskiem w Porajowie. Jest to nie tylko obiekt, z którego korzysta klub LKS Zjednoczeni Porajów, ale również szkoła, przedszkole, odbywają się ogniska, straż pożarna. To nie jest... To naprawdę jest taka potrzeba. Jurek Wisiewski, pan radny Jurek Wisiewski był z ekipą z MZK i stwierdzili, że te pieniążki, które były przeznaczone na remont, po prostu były wyrzucone w błoto. A jeszcze by ich zabrakło, żeby coś z tego zrobić. To jest jeden temat, a drugi temat to jest chyba też trochę taki wizerunek gminy. Te pomieszczenia, które tam stoją przy tym boisku, po prostu no, nie powinny tam stać, bo brzydko to wygląda, a mamy granicę przy tym, także byłbym bardzo wdzięczny w imieniu wszystkich mieszkańców, bardzo dziękuję i chciałbym prosić o to, aby to było zatwierdzone. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak. Przewodniczący, tylko jako zmiejsca, oczywiście ma pan rację, tylko że szacunek, który był zrobiony pierwotnie, opiewał na 16. Tutaj było dokładnym, po dokładnej analizie wychodzi na to, że tam trzeba zrobić wszystko, a nie tylko, że tak powiem, przyłącza. Przyłącza to jest jeszcze jedna dziesiąta prac, które trzeba tam zrobić. Dlatego postanowiliśmy, że doprowadzimy to wszystko do ładu i przepraszam, ale postawiłem warunek, że jeżeli chcemy zrobić Porajowie, to zróbmy też Krzewinie, bo tam też jest dobra drużyna, która no, też potrzebuje, oni praktycznie mają dużo mniej niż w Porajowie i zgadzam się z tymi kwestiami, które pan powiedział, że wizerunek oraz no, też duże wykorzystanie obiektu każe nam do tego podejść. Szykujemy polecenie, ale jeszcze raz podkreślam,
burmistrzu do Wyszpana. My wydajemy panu, panie burmistrzu, podjętą przez nas decyzję pana podpisanego wniosku i bardzo prosimy mocno o jak najszybszą realizację. Idziemy w skutku z tym, o czym rozmawialiśmy z panem burmistrzem. Faktycznie burmistrz ma całkiem tę rację, że jeżeli mamy rozwiązać kwestię Porajowa odnośnie LCTS-u, to także burmistrz mocno podkreślił, że mamy ten załatwić temat Krzewiny. W związku z tym udaliśmy się z panem Krzysztofem Usielakiem, radnym z miejscowości północnych wiejskich, a także z Darkiem Szatkowskim, który tam pełni określoną rolę dla LZS-u. Udaliśmy się właśnie na rozpoznanie tego rynku wtórnego i wnosimy wniosek podpisany przez wszystkich obecnych radnych na tej sali w dniu dzisiejszym. Pozwolę sobie odczytać, bo to jest jedyny wniosek z ostatnich lat podpisany tak jak ja. Panie burmistrzu, my niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Bogatyni składamy wniosek dotyczący zakupu kontenerów socjalnych na potrzeby ludowych zespołów sportowych dla miejscowości wiejskich i tutaj łącznie Krzewiny, Bratkowa, Posady, Lutogiewic, Działoszyna, a także miejscowości Polary. Wnosimy o zabezpieczenia ten cel środków finansowych z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 120 tysięcy. Bardzo proszę, to jest wniosek. Ja ze swojej strony jeszcze dodam, że pomimo pilnych potrzeb finansowych, inwestycyjnych, tutaj radny Tomasz Korniak jest świadkiem tej rozmowy, burmistrz ani przez moment nie wątpił w to, że te potrzeby muszą być zrealizowane. Dziękuję jeszcze raz panu. Dziękuję. Panie Wiceprzewodniczący, przekażę do Biura Burmistrza ten wniosek. To jest w zasadzie interpelacja, forma interpelacji grupy radnej, tak? Wnioskowanie nie mamy tutaj głosowania. Przechodzimy do następnego punktu, czyli sprawy zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2018 rok. Czy są pytania? Nie widzę. W związku z tym Komisja do Spraw Zdrowia i Spraw Socjalnych w wyniku głosowania 5 za pozytywnie zaopiniowała projekt. Komisja do Spraw Obywatelskich w wyniku głosowania 3 za jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Komisja Statutowa w wyniku głosowania 5 za przyjęła plan pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. Komisja Rozwoju w wyniku głosowania 3 za i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Komisja do spraw budżetu w wyniku głosowania 4 za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. Komisja Oświaty głosowania 3 za jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt i Komisja Rewizyjna głosowania 5 za pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Głosowało 17 radnych, 17 było za. Stwierdzam, że plan pracy Rady Miejskiej na 2018 rok został przyjęty. Następny mamy projekt uchwały nr 1/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu podatkowego i przedłużenie umowy dzierżawy. Projekt nr 1/2018. Czy są pytania do tego projektu? Widzę. Ten projekt pokazała Komisja Rozwoju. W wyniku głosowania 3 za, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 18 radnych, 18 było za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następnie mamy projekt numer 2/2018 również w sprawie odstąpienia od obowiązku typu przetargowego i przedłużenia umowy dzierżawnej. I czy są pytania w tej sprawie? Wiem, że komisja odnośnie rozwoju swoją uwagę przedłożyła odnośnie tego projektu. Mogę prosić panią naczelnik. Jest pan wiceprzewodniczący. Bardzo proszę.
Państwa jeszcze jest z nami. Jeszcze nie wiem, czy już złożył mandat radę do Rady Powiatu. Jest pan wiceburmistrz Konrad Wysocki. I pan Konrad Wysocki między innymi w związku z tym, że wszyscy radni powiatowi z terenu upogadnienia, właściwie nie wszyscy, bo przynajmniej nie mamy do rozumienia, a piątka rady cały czas mocno lobbowała za tym, żeby przekazać tereny na potrzeby nowo powstającego, mającego postać budynku TPS-u, lobbowała za tym, żeby tą ziemię, ten grunt, dwa hektary przekazać na rzecz powiatu Zgorzeleckiego na potrzeby budowy budynku TPS. Nie wiem, czy on się dzieje. Jedno się nazywał przypasność, ale będzie stało. Panie burmistrzu, ja chciałbym tylko podkreślić, że oprócz rady powiatu Zgorzeleckiego, rady Zbogatnieni, bez jednego radnego z tej rady Zbogatnieni, ta piątka lobbowała za to, żeby przekazać tereny bezpłatnie. Ale to nie jest do końca jeszcze prawda. Bo tak jak wszyscy tutaj siedzimy, jeszcze pozostali trzech rady, których dzisiaj nie ma, my wszyscy, 21 osób, bardzo mocno zaangażowaliśmy się, być może nawet mocniej jak radni Rady Powiatu Zgorzeleckiego, zaangażowaliśmy się, żeby wyrwać sobie około 1 400 000, dobrze Pani Wysoka mówię, te 2 hektary to by była taka cena rynkowa, czy mniejsza? To proszę. Ile straciliśmy? 615. To jest cena rynkowa tych dwóch dział. Zobaczcie, przekazaliśmy 615 000 na ręce zarządu powiatu Zgorzeleckiego, na ręce pani starosty Zgorzeleckiego, tak? I myślę, że zrobiliśmy to w doskonałym celu. Uratowaliśmy w ten sposób około 60 miejsc pracy. Uratowaliśmy miejsca pobytu dla około 60 kilku osób podopiecznych TPS-u. I oczekiwałbym od pani starosty obecności przy takich powziętych uchwałach jak dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do projektu uchwały 5/2018 w sprawie zmiany uchwały, o której już informowałem. Czy są pytania? Nie widzę. Komisja Rozwoju w wyniku głosowania 3 za, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 18 radnych, 18 było za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Sprawę rozrzucone wnioski słucha pan radny Filip Barnowski. Panie przewodniczący, państwo burmistrzowie, szanowni na radę, szanowni goście. Zostałem poproszony przez panią dyrektor szkoły podstawowej nr 1 o informację, udzielić informacji państwu o balu karnawału, który się odbędzie. Pozwolę sobie przeczytać treść plakatu. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 serdecznie zaprasza do udziału w balu charytatywnym na rzecz szkoły, która odbędzie się 10 lutego bieżącego roku w multifunkcyjnym centrum turystyku. Początek zabawy o godzinie 19. Koszt biletu wynosi 50 zł osobno. W cenie biletu mamy wstęp, muzykę, poczęstunek i gwarantowaną dobrą zabawę. Podczas balu odbędzie się również licytacja takich rzeczy jak usług, karnetów, gadżetów i tym podobnych rzeczy, które będzie można wylicytować. Dodatkowo do daty tego balu karnawałowego, to też się państwo ucieszycie, bo jest to 9 stycznia. Przepraszam. Ale 19. 10 lutego, tak. Przepraszam, przyjęte życzenie.
Budżet od 9 stycznia można zagrupować bilety. 10 lutego to jest termin wypłaty, także tutaj nawet się na pewno przyda. Byliśmy w tamtym roku na tym balu karnawału, więc panie burmistrz, także tutaj myślę, że możemy polecić ten bal. Fajna zabawa, fajna atmosfera i przy okazji można pomóc szkole, a pieniążki, które zostaną zebrane na ten cel, zostaną zagospodarowane na teren wokół szkoły oraz sprzęt rekreacyjny dla dzieci. Także zapraszam do kupywania i do uczestniczenia w balu karnawału. Dziękuję. Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący Przewodniczący. Proszę bardzo. Szanowna Rado, Pan z Róży. Proszę o zabranie głosu pana wiceprzewodnicza. Chciałbym przypomnieć, że rokrocznie właśnie to też mogło się powodem zmiany na tym stanowisku między innymi. Rokrocznie prosiliśmy o jak najszybsze przekazanie dla opieka zleceń dotyczących oznakowania poziomego biologowego na terenie miasta Gminy Bogatynia, a także zlecenia dotyczącego bieżącej obsługi placów zabaw. Bardzo prosimy, panie burmistrzu, jeszcze nie ma, panie burmistrzu, prosimy, żeby spowodować jak najszybsze przekazanie pierwsze zleceń. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że
cała gmina Bogatynia jest tutaj w jakiś sposób doświadczana różnego rodzaju bardzo skuteczne tym, co idzie w atmosferę, ale nie zapominajmy także o zjawiskach takich, jak wspomniałem, kurz, hałas i różnego innego rodzaju rzeczy. I po takiej naprawdę, wierzcie Państwo, gruntownym przemyśleniu sprawy, a też jakby posiłkowałem się zdaniem fachowców i też na pewnym etapie nie potrafiłem tego problemu właściwie zdiagnozować. Oczywiście też mając świadomość, że cały nasz samorząd, to także wiele osób, które czy to pracują, czy są w jakiś sposób powiązane z dużymi zakładami. Chcę Państwu dzisiaj zaprezentować własną propozycję, która by jakby wychodziła naprzeciw wnioskom, które Pan Wiceprzewodniczący składał niemalże na każdej sesji i zaproponować tego rodzaju rozwiązania. Otóż chciałbym jeszcze w tym tygodniu, Szanowni Państwo, powołać komisję złożoną zarówno z osób, które są członkami szacownego samorządu, ale także z osób, które na zasadzie czy to swojego wykształcenia, doświadczeń, czy też umiejętności mogłyby nam pomóc w sporządzeniu diagnozy, która najbardziej zbliży się do prawdy. No, czy komisja, czy zespół? Komisji nie mówmy, bo komisja określa statut, natomiast tutaj proponowałbym taki zespół. Ja chcę Państwu też powiedzieć, i to tak zupełnie przy okazji, że rozpoczęliśmy walkę z wiatrakami, które stoją w Jasnej Górze, ale po stronie granicy czeskiej. Ze wstępnych informacji na dzisiaj już wiem, że nie zachowano żadnych procedur z wykładanym planem, konsultacjami, ale wiem również o tym, że urządzenia, które stoją po stronie czeskiej, są innymi niż te, które zostały przedstawione w projekcie. Coś takiego oznacza powtórzenie całej procedury i to nie nastąpiło. Ja nie mam, Szanowni Państwo, żadnych wątpliwości, że nikt nie będzie czeskich wiatraków rozbierał, ale jestem niemal pewny, że w wyniku złamania różnych procedur mieszkańcom Jasnej Góry części Opolna należą się duże odszkodowania i w tej chwili będziemy o to walczyć, powołany mamy zespół i my po prostu w tym kierunku zaczynamy bardzo poważnie działać. I to jest jedna strona medalu. I wracam do wątku, od którego rozpocząłem. Zobowiązuję się do powołania zespołu, myślę, 15-osobowego, dlatego będę prosił Pana Przewodniczącego Rady, aby wytypował z szacownego grona radnych przynajmniej 4-5 osób, które poprzez swoje doświadczenia, wiedzę, czy też może inaczej powiem, determinację, będą chciały, że tak powiem, na bieżąco dopilnować, aby raport samorządu, do którego samorząd ma prawo, a powiem więcej, ma obowiązek taki raport zrobić, to o tym nie mówię, bo to jest dla nas oczywiste. My nie działamy, Szanowni Panie, na rzecz zakładów, tylko działamy na rzecz mieszkańców. To jest dla mnie oczywiste, nawet o tym nie będę wspominał. Niemniej chcę powiedzieć, że tutaj musimy w nasze prace włączyć osoby, które nie tylko posiadają gruntowne wykształcenie, ale duże doświadczenie w badaniu tego rodzaju zjawisk. Nie ukrywam też, że potrzebne będą środki, ponieważ tego rodzaju pomiary, które możemy dokonywać w naszych miejscowościach, jasno określą, z jakiego rodzaju niebezpieczeństwami mamy do czynienia. Na dowód tego chcę podać przykład Liberca, kraju libereckiego, gdzie pojawił się wręcz wniosek o to, aby duże zakłady pracy partycypowały przy budowie linii wodociągowej. Tutaj eksperci stwierdzili, że w przypadku nie tylko Turowa, ale wszystkich obiektów występuje tak zwane bardzo mocne i zasolenie, i niedobór wody pitnej. Jak się
cały proces zakończy, tego nie wiem, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że środki, które tutaj są wypracowane na tej ziemi, że tu, gdzie niestety, ale wszelkie ciężary związane z wydobyciem ponoszą mieszkańcy, żebyśmy my mieli być w tym temacie wierni. Dlatego liczę na akceptację i proszę o przegłosowanie, panie przewodniczący, bo to jest formalny wniosek, który zmusi mnie, zobliguje do powołania, zakładam na dzisiaj, 15-osobowej komisji w celu zbadania wpływu działalności przemysłowej na komfort życia, zdrowie i rzeczy, o których już dalej nie chcę wymieniać, też słowo tutaj na Z albo na S, które jest spowodowane bezpośrednio tego rodzaju zjawiskami. Także kończąc, idąc sukurs, bo naprawdę ciężko jest słuchać tych wypowiedzi, do których my się na co dzień nie odnosimy, a w których Radny Wiśniewski ma rację, mówiąc o tym, że ten problem przed nami stoi. To nie jest, szanowni państwo, problem poprzedniej kadencji, tej kadencji. To jest problem ponadczasowy, z którymi musimy się zmierzyć. Ja ze swojej strony deklaruję, że taki zespół powołam. Proszę tylko o wsparcie samorządu, bo rozumiem, jeżeli pan przewodniczący, czy to w wyniku głosowania, czy w jakiejś innej formie oddeleguje część samorządu 5-6 radnych, to ma to o tyle sens, że na bieżąco my jako samorząd monitorujemy tą sprawę. Musi wreszcie, ja mówię na jednej sesji, musi wreszcie skończyć się w Bogatyni ten proceder, kiedy samorząd bez przerwy spełnia życzenia, spełnia różnego rodzaju wezwania dużych zakładów pracy i bez właściwie żadnych kontrowersji realizuje. Dużo na ten temat może mówić pani Lucyna Pędrak. Ja o tym powiedziałem podczas spotkania w Opolnie, które było moim zdaniem spotkaniem, które oddawało tylko część prawdy, jeżeli w ogóle, kiedy powiedziałem, że u nas, mówiłem to też inspektorowi Najwyższej Izby Kontroli, u nas dzięki funkcjonowaniu KWB odbywa się pewien proceder. I o tym powiem dzisiaj na tej sali. Ziemia, która jest warta 15 zł za metr, mówię o tej najtańszej, sprzedawana jest przez gminę za 4-5 zł. To jest jeden z elementów, który stawia nas w bardzo niekomfortowej sytuacji, ponieważ musimy domagać się tego, że skoro, i to pokazało Opolno, można prywatnych mieszkańców traktować w sposób bardzo godny, gdzie każdy metr kwadratowy jest z należytą pieczołowitością przeliczany i szacowany na 20 i więcej złotych, nie mówiąc już o nieruchomościach, więc nie wzywam tutaj państwa do tego, żebyśmy się bardzo mocno jakoś przeciwstawili, ale żebyśmy stworzyli dokument, który z jednej strony pokaże wpływ działalności, a z drugiej również określi dla burmistrza, także dla osób, które mi bezpośrednio podlegają, kwestie związane z funkcjonowaniem. Niech ta współpraca odbywa się z wzajemną życzliwością, ale nie możemy zaprzestać jakby domagania się tego, co nam należne. I o to bardzo pana przewodniczącego proszę. I dzisiaj jeszcze bym chciał pana poprosić, żeby to pod postacią wniosku przegłosować, a ja od jutra pomyślę o zespole, jeżeli ma to się odbyć w drodze głosowania, bo myślę, że wielu radnych by chciało wziąć udział w takim zespole, to bardzo bym prosił panie przewodniczący, żeby do tego doprowadzić. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Właśnie miałem taki zamiar, ponieważ na poprzedniej sesji ponownie wpłynęło złożenie wniosku odnośnie powołania zespołu spraw zbadania skutku zanieczyszczenia środowiska naturalnego w mieście gminie Bogatynie. I wzajemnych rozliczeń. To już szczegółowo zamarł w sam zespół.
Burmistrzowie, Szanowna Rado, drogi autorzy. Wahałem się, czy moje koleżanki, moich kolegów, a także przecież może z media lokalne powinny o tym fakcie, bo to był fakt. Przypominam Państwa o tym, z czym się spotkałem, co usłyszałem na swój temat, na co mogę przedstawić stosowne dowody. Wahałem się nawet do tego momentu, czy mam powiem tylko w sposób zupełnie ogólny, naprawdę bardzo ogólny, że dotarły do mnie informacje, jak z filmu amerykańskiego, że jeżeli obowiązanie, mówiąc, będę poskakiwał w stronę PG Geksy, to mogą mnie spotkać określone przykrości ze strony prawników Geksy. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Panie Burmistrzu, jeszcze przed głosowaniem chciałbym taki kawałeczek odnośnie wiatraków. Bo ostatnio parę osób się z miejscowości Dąsko-Paczowa zgłosiło, bo z chwilą uruchomienia wiatraków albo zanik, albo są bardzo duże zakłócenia obrazu telewizyjnego z telewizji naziemnej, który idzie ze śnieżnych kotów. Nie wiem, czy to jest przypadek, ale tak patrząc, no Kopaczów leży praktycznie w osi, jeśli wziąć Kopaczów, wiatraki i śnieżne koty. I mówię, praktycznie w niektórych miejscach całkowicie zanik ten sygnał telewizyjny, który dociera. No jest telewizja naziemna. Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Pan Radny Wiśniewski, nie powiem wszystkiego i może ja to powiem, bo też w tym temacie mam wiedzę, ale Pan Przewodniczący zapytał o wiatraki. Otóż na dzisiaj wstępne ustalenia pokazują przynajmniej kilka nieprawidłowości. Pierwszy to jest efekt stroboskopowy, który powoduje, że w tych budynkach najbliżej położonych praktycznie jak tylko zapada zmierzch, to ci ludzie mają dyskotekę, jeżeli tam cały czas czerwono-biało jest, wiecie Państwo, jak to tak działa, prawda? Cały czas się świeci, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, hałas oczywiście przekracza normy, bo to, żeśmy już sprawdzili, na razie tak na roboczo z pewnymi urządzeniami, ale wśród potrzebny nam będzie ekspert i zabiegły. Kolejna sprawa to jest sprawa odległościowa i tutaj, Szanowni Państwo, ten projekt budowy wiatraku po stronie czeskiej, on był prezentowany już bardzo dawno temu, upłynęło około 11-12 lat. I co się okazuje? W ciągu tych lat na tyle zmieniła się technologia, że nikt już takich wiatraków, jakie były planowane, nie postawił, tylko postawił inne. A jeszcze raz podkreślę, bo o tym mówiłem. Na to należało zrobić odrębne postępowanie od samego początku, wraz z konsultacjami społecznymi. Tego zabrakło i bardzo mocno będziemy walczyć o to, że jeżeli nawet nie uda się tych potworków tam rozebrać, no to będziemy walczyli o odszkodowania dla mieszkańców, które zrekompensują straty także materialne. O fizycznych ciężko mówić, ale materialne straty są, że tak powiem, szczególnie w Jasnej Górze, ale także w Opolnie bardzo dotkliwe. Czy zanik, tego nie wiem, być może, ale również powiedziałbym, że wiatraki stanowią zagrożenie. Panie Krzysztofie. Wiatraki stanowią również zagrożenie dla środowiska. Ja bym chciał powiedzieć, że Guślarz i okolice Guślarza to są tereny bardzo, chociaż można by z tym polemizować, ale przyrodniczo bardzo bogate. Tam występuje kilka gatunków ptaków, których niestety nigdzie indziej nie ma. Jak Państwo wiecie, to akurat nie tam, ale gdzieś tam w okolicach Koźmina czy dalej. Niestety, ale o te wiatraki zabił się ptak, który jest na tak zwanej czerwonej liście, gatunków skrajnie nieliczny. To był rybołów, który praktycznie nie występuje ani na terenie naszego województwa, a że ktoś chciałem go w ogóle spotkać gdziekolwiek w Polsce. Także to są sytuacje, które rzeczywiście każą nam jakby temu tematowi się bardzo przyjrzeć, a
chyba rację miał jeden z uczestników spotkania, który powiedział, że te wiatraki w Czechach budowano tylko po to, żeby znaleźć usprawiedliwienie dla przyszłych wiatraków na terenie miasta gminy Katynia. Nasze stanowisko i Komisji Planistyczno-Urbanistycznej jest tu jednoznaczne w tym zakresie. Czy się komuś to podobać? Nie. Bo wiem, że w grę wchodzą różne interesy i polega ono na tym, że tam, gdzie to możliwe, będziemy po prostu, nie chcę, żeby to zabrzmiało śmiesznie, ale walczyć z wiatrakami. Będziemy działać w ten sposób, że wszelkie możliwe lokalizacje do wykluczenia będziemy wykluczać. Bo szkodzi to środowisku, a poza tym postępowania, które są prowadzone, są obarczone dużym przedziałem czasowym. I później okazuje się, że powstają inne urządzenia niż te, które konsultowano. Za siebie powiem, Szanowni Państwo. Naprawdę ten temat wyjątkowo mnie boli, a jakby wsłuchując się w głos mieszkańców, mam 100% pewności, że jest to być może nowoczesna technologia, ale nigdy nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że jest to technologia ekologiczna, że jest to technologia, która nie interweniuje w przyrodę, ale także sprawia olbrzymi dyskomfort, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i życie ludzi. To, co pytał przewodniczący, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Nie wiem, czy to ma wpływ na zasięg i pracę telefonu. I ostatnia sprawa. Chyba radny wiceprzewodniczący Wiśniewski nie powiedział wszystkiego. Nie powiedział wszystkiego, dlatego że z przyczyn chyba rodzinnych, ale także być może z przyczyn takich, nazwałbym je, wrażliwych, nie nazwał rzeczy po imieniu. Dla mnie jest skandalem, jeżeli radnego miasta i gminy straszy się procesami sądowymi tylko dlatego, że wypowiada własne zdanie z tej mównicy i mówi o rzeczach, które dotyczą naszych mieszkańców, a skandalem do kwadratu jest to, jeżeli w tym celu wykorzystuje się osoby trzecie. Mam tu na myśli panią radną powiatową, Małgorzatę Wiśniewską. I to jest niedopuszczalne, bo akurat Jerzego Wiśniewskiego znam wiele lat i gotowy jest do polemiki nawet z najgorszym wrogiem, jak i z najlepszym przyjacielem i nigdy nikomu, jak pamiętam, rozmowy nie odmówił. Natomiast straszenie go poprzez, nazwałem to osoby trzecie, poprzez rodzinę jest haniebne i niedopuszczalne. Nie rozmawiałem z panem Wiśniewskim o tym temacie, dowiedziałem się o tym przypadkiem i wyrażam swoje oburzenie. Jeżeli masz coś do mnie, powiedz mi to w oczy. A nie strasz mi dzieci, rodziny, że stanie mi się krzywda. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy w takim razie do głosowania nad wnioskiem o odwołanie zespołu, o którym żeśmy dosyć sporo rozmawiali. Bardzo proszę o ułożenie kart jeszcze, kto wyciągnął już wcześniej. Interpelacje i zapytania.